tej formie, narracji. W związku z tym zapewne Igor Stokwiszewski, jak przejrzałam jego książkę, będzie preferował odczyt, bo to jest druga forma narracji, która pojawia się u Ciebie w książce obok wykładu. A ponieważ przy teatrze, czyli w mojej dziedzinie, nie pojawiła się żadna forma narracji, więc ja wybiorę sobie tę formę narracji, więc nią będzie ćwiczenie. Czyli tak naprawdę myślenie w działaniu, bo to właśnie gdzieś mi jest najbliższe. Tym ćwiczeniem właściwie chciałabym wrócić do tytułu dzisiejszego naszego spotkania, zanim się odniosę do przytoczonych przez Ciebie cytatów, a mianowicie do postawionej właściwie bardzo fałszywej, czy do fałszywości tej alternatywy, która pojawia się w samym tytule. A mianowicie, ponieważ to jest właściwie podtytuł, ponieważ nie działa na rynku kultury i podtytuł jest między krytyką inercyjną, a krytyką interwencyjną. Ten podtytuł, wydaje mi się, jest takim ciekawym właśnie polem do refleksji, do analizy krytycznej, ponieważ, tak jak powiedziałam, dla mnie jakby jest pewną fałszywą alternatywą. Fałszywą nie tylko dlatego, że ustawia jakby właśnie biegunowo, dychotomicznie konieczność wyboru pomiędzy albo inercja, która oczywiście kojarzy się z biernością, bezwładem, brakiem działania, niemocą, etc. Czyli czymś, co jest generalnie negatywnie wartościowane, prawda, przez wszystkich krytyków kultury czy zaangażowanych, myślących ludzi. A z drugiej strony krytyka interwencyjna, czyli właśnie oparta dokładnie na odwróceniu, tak? Czyli na czynności, na działaniu, na akcji i tak dalej, i tak dalej. Fałszywość tej alternatywy polega dla mnie nie tylko na tej opozycji, która jest jakby z góry naznaczona, że tylko taka właśnie dychotomiczna, binarna całkowicie opozycja jest możliwa, ale przede wszystkim dlatego, że zdradza jakby pewną już grę językową, właśnie pewną ideologiczną grę językową, czy powiedziałabym bardziej jakieś hegemoniczne działanie, które właśnie wydaje mi się każdy krytyk kultury, jeśli już mam się odnieść bezpośrednio do jednej z tych osób, czyli do Żiżka, powinien uprawiać. Czyli zaczynać właśnie od takiej metakrytyki, od krytyki języka, krytyki de facto, czyli tego, co, z czym się dzisiaj jakby spotykamy. Mianowicie, jeśli mówię o tej fałszywości w drugim rozumieniu tego podtytułu, to dla mnie ona oznacza tyle, że de facto właśnie to wartościowanie, że inercyjne jest negatywne, a interwencyjne ma być pozytywne, jest myśleniem jakby z perspektywy krytyki interwencyjnej, prawda? To znaczy tylko ta jest pozytywnie wartościowana, czyli tylko ta ustawiona zostaje możliwość wyboru jako wyboru słusznego. To tak jak przez to ćwiczenie odpowiadam, że oczywiście jakby to co Żiżek proponuje, jest gdzieś chyba, wydaje się, fundamentem czy taką podstawą, pewnie od której dzisiaj musimy zaczynać. Natomiast wracając do Adorna, wydaje mi się, że on jest dużo bardziej dla mnie przynajmniej nowoczesny dzisiaj w myśleniu. Bo właśnie ta metakrytyka jest takim gdzieś w moim przekonaniu fundamentem. Natomiast Adorno, tylko być może to jest kwestia też odczytania Adorna i być może w zależności od tego, jakby po które też dzieło się jego sięga. Dla mnie jego myślenie nie do końca jest oparte na takim właśnie opozycyjnym wybieraniu i opozycyjnym żonglowaniu pomiędzy negacją a afirmacją. Kiedy powiedziałam o tym, że ten fragment, który przypomniałam z dialektyki negatywnej właśnie, jednak on afirmuje, że tak powiem, czy podkreśla jakby intensywność i wagę przede wszystkim negacji. I w moim przekonaniu, i czy też to, co jest mi najbliższe, to rzeczywiście myślenie o krytyce jako, albo inaczej, o myśli krytycznej, czyli myślenie i krytyka gdzieś są dla mnie zbieżne, a z perspektywy Adorna oczywiście myślenie jest ciągłym negowaniem samym przez się i co więcej, również negowaniem samego siebie. Czyli jakby wracając do postawionego przez siebie pytania, Żiżek tak, jako punkt wyjścia, natomiast zdecydowanie jakby nowocześniej w moim przekonaniu myśli Adorno i to jest jakby coś, co jest dla mnie niezwykle bliskie, to znaczy krytykowanie, czyli myślenie jako negowanie i negowanie samego siebie jako myślenia, po to, żeby w żadnym momencie nie zastygnąć. Oczywiście też można było tutaj przywołać gdzieś podobnie myślącego polskiego krytyka, mianowicie Stanisława Brzozowskiego, który również jakby wielokrotnie mówił o tym, że sztuka i również krytyka, która sama sobie się nie przeciwstaje, która staje się konserwatywna, tak, zastyga. A to jest jakby coś, co de facto już uniemożliwia myślenie krytyczne. To tak, tytułem wstępu.
Moim zdaniem nie jest tak, jak mówicie. To znaczy, powiem coś takiego. Wydaje mi się, że na pewnym poziomie ogólności, który oboje zaproponowaliście, stanowiska, jakie zajmujecie, które można w mniejszym lub większym stopniu kojarzyć z różnymi opcjami nowoczesnymi i takimi ponowoczesnymi, czyli na pewnym stopniu ogólności, kiedy mówimy o krytyce, która jest heteronomiczna, która neguje siebie samą przez siebie, która neguje siebie jako instytucję i neguje instytucję kultury, na pewnym poziomie ogólności brzmi to wszystko bardzo dobrze. Natomiast wydaje mi się, że w pewnym momencie tego typu płynna, eklektyczna, jak powiedział Przemysław Czapliński, właściwie nie zatrzymująca się nigdzie ucieczka za pogonią, czy też pogoń za ucieczką przed zastygnięciem, choćby nawet na moment, że ona stała się właściwie flautą, to znaczy, krótko mówiąc, nic się nie dzieje. Co więcej, nie tylko, że nic się nie dzieje, ale dzieje się źle, to znaczy im więcej wydaje nam się, że płyniemy, negujemy samych siebie, negujemy instytucjonalność krytyki, kultury i tak dalej, tym bardziej stabilizuje się status quo modalnej ramy kultury, w jakiej funkcjonujemy. To, z czym nie mogę się zgodzić w waszych wypowiedziach, to jest to, że wszystko gra do momentu, w którym nie zadamy sobie podstawowego pytania, w jakiej ramie modalnej, a mowa była o historyczności, mówił o tym Przemysław Czapliński, w jakiej konkretnie sytuacji staramy się dokonać owego nieustannego płynięcia. Kiedy słyszę o nieustannym płynięciu, negacji i tak dalej, to przypomina mi się na przykład analiza kapitalizmu dokonana przez Frederica Jamesona, gdzie w naszej fazie kapitalizmu kapitalizm również płynie, neguje samego siebie, właściwie nigdy nie może być stabilny, ponieważ wówczas rzeczywiście zastyga. A więc jest to pewien wariant myślenia, który jest homologiczny do intuicji, takich pozytywnych intuicji dotyczących funkcji przepływu pieniądza.